Włodzimierz Cimoszewicz startuje na sekretarza generalnego Rady Europy. Rada Europy zrzesza 48 krajów i powstała dla pilnowania wykonania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zajmuje się ochroną praw człowieka. Włodzimierz Cimoszewicz jest wybitnym specjalistą w tym zakresie. Ma olbrzymią wrażliwość, jest znany na całym świecie, a w szczególności właśnie w krajach Rady Europy z poszanowania procedur, z tego, że jest osobą, która potrafi efektywnie dbać o interesy innych. To, że rząd polski, rząd, który został ukształtowany przez Platformę Obywatelską i rząd, którego szefem jest Donald Tusk, zdecydował się na zgłoszenie kandydatury Włodzimierza Cimoszewicza na tę funkcję, jest dla mnie powodem do dumy spośród wszystkich obywateli naszego kraju, spośród wszystkich polityków, wszystkich partii. Okazało się, że Cimoszewicz jest najlepszy. W całej PO, Platformy Obywatelskiej, nie znaleziono prawnika, człowieka, który potrafi organizować pracę i który zna się na prawach człowieka. Sięgnięto po Włodzimierza Cimoszewicza i dla mnie, jako dla osoby, która zna go od ponad 30 lat, jest to powód do dumy. Ale rząd teraz musi zrobić wszystko, żeby Cimoszewicz został sekretarzem generalnym Rady Europy. Bo jak nie zostanie, to nie będzie porażka Włodzimierza Cimoszewicza. To będzie porażka rządu Donalda Tuska. Ma bardzo poważnych kandydatów. Myślę, że może wygrać, ale tylko pod warunkiem, że Donald Tusk jako premier, czy Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych staną we wysokości zadania. Pokażą, co potrafią. No i druga sprawa, niezwykle ważna. Drodzy Państwo, znowu wracamy i dobrze do kwestii eutanazji. Mówi się o tym wiele rzeczy, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistym stanie prawnym. Przypomnę, że istnieje przepis artykułu 150 Kodeksu Karnego, który stanowi, że jeżeli ktoś łącznie pod wpływem silnego wzruszenia i na prośbę drugiej osoby pozbawi ją życia, to jest postać kwalifikowana zabójstwa i może sąd w stosunku do niego orzec karę do 5 lat więzienia. Ale jest drugi paragraf tego przepisu, który stanowi, że w wyjątkowych wypadkach sąd może, jeżeli te dwa warunki są spełnione, zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od wymierzenia kary. Czyli ta dyskusja konstytucyjna, czy eutanazja jest w polskich warunkach w zgodzie z naszymi przepisami ustawy zasadniczej. Paweł Sarnecki, pan profesor, twierdzi, że nie. Są różne poglądy, ale przecież w dzisiejszym stanie prawnym obowiązuje przepis, który mówi, że w wyjątkowych wypadkach, kiedy ktoś dokona eutanazji na polecenie drugiej osoby, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Ten przepis nigdy nie był zaskarżony do Trybunału. Nikt nigdy nie miał wątpliwości co do jego konstytucyjności. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.